Cześć wszystkim z Ronarek i witam Was w odcinku z FS22. W takim luźnym odcinku e, polowym, można powiedzieć, i mówiąc polowym, nie mam na myśli tego, że robota w polu tutaj będzie w grze, tylko nagrywam to w warunkach powiedzmy. No, też nie na środku pola, tak? Żeby nie było, że polowe, no to gdzieś jestem w środku lasu i sobie, nie wiem, laptopa rozłożyłem czy coś. Nie, po prostu jestem w domu na wsi i tutaj nagrywam to dla was z laptopa, także jak będzie jakaś gorsza jakość tutaj wideo, gorsza jakość audio, tego jak mnie słychać oczywiście, no to przepraszam was za to z góry, ale no nie mam na to jakiegoś większego wpływu, po prostu pewnie różnice technologiczne tutaj, ale dlaczego, dlaczego właściwie klas lexion, dlaczego będę tutaj kosił sobie kukurydzę, jak już widzicie, a nie wiem, bo jakoś tak przez to, że jestem tutaj w domu, no to przypomniało mi się, jak tutaj zaczynałem sobie nagrywać. Eee, I przypomniał mi się też pierwszy odcinek, który wstawiłem na, na ten kanał. Czyli właśnie żniwa kukurydziane Lekcjonem. I nie to, że to jakiś tam wielki hołd jest do tego pierwszego odcinka, ale po prostu tak zachciało mi się pokłasić sobie jakimś Lekcjonkiem troszeczkę kukurydzy. Eee, a zestaw do odwozu to w sumie taki jest przypadkowy. <laughs> Zanim przejdziemy dalej, muszę o czymś powiedzieć, a mianowicie bardzo mnie cieszy to, że przekonujecie się do Instant Gaming. Bo serio, dla osób, które jeszcze nie wiedzą, jest to sklep, gdzie możecie w najniższych cenach znaleźć gry, dodatki do gier, gift cardy i różne tego typu rzeczy. I cieszy mnie naprawdę, że dla niektórych to się stało takim miejscem, właśnie, gdzie można sobie tanio kupić giereczki. Sporo osób tutaj właśnie widziałem też, że kupuje DLC do farminga. Więc dla osób, które jeszcze może tej strony tak nie do końca nie do końca znają tę stronę, nie do końca gdzieś tam słyszeli, mimo, że staram się często tutaj Wam ją polecać, no to proszę bardzo, na przykład FS22 z tym dodatkiem, gdzie będzie polska mapa, właśnie zielonka, czyli podstawka gry i DLC, 123 zł z groszami, sam dodatek z tą mapą, jak już macie podstawową wersję, dwójki, dwójki, 64 złote, Tutaj DLC heyen Forage pack jeśli ktoś lubi się w górskie rolnictwo pobawić. Sama 20-2. No to myślę, że tutaj akurat bardziej opłacalne jest skupienie tego od razu już z tym Premium Edition. Czy tutaj Season Pass na drugi rok hmm, po premierze FS22, czyli właśnie 2023. To jest uważam, że świetna opcja, bo jeśli macie już 22 dwójkę i kupicie sobie Season Passa, to wszystkie DLC, które wyszły i wyjdą w tym roku, Macie w pakiecie, w tym właśnie to DLC z polską mapą, więc warto sobie to rozważyć. Hmm, tutaj oczywiście też Horsha Gravation Pack, czyli DLC, które właśnie ogrywam na dzisiejszym odcinku. Hmm, 17 DLC Kubota do dwójki. 15 Gold Edition za 24 ZIKO, świetna też w ogóle opcja, jak ktoś nie grał. 15 -ka była kapryśnym farmingiem, ale kurde fajnym, mam masę wspomnień z tej gry, więc Serio, porozglądajcie się, wystarczy wpisać Farming i praktycznie wszystkie części, wszystkie DLC Wam wyskoczą. A jak nie interesuje Was Farming, no to, no widzicie, jest i moje połączenie internetowe na wsi, nie? Ale musicie uwierzyć mi na słowo, o już teraz się pojawiają ikonki, <śm> że no macie tutaj praktycznie wszystkie giereczki, jakie tylko sobie postanowicie wyszukać, więc Zachęcam do zakupów, link macie w opisie. Tam wylecimy lecimy dalej z odcinkiem. E, Okej, okay, co jeszcze chciałem wam pokazać? To może Was bardziej zaciekawić, co niektórych, bo też nie wszystkich, to to, że pierdyknąłem se update do, do tej prasy, do klasa Rolanda 455RC. E, no prasa otrzymała praktycznie, można powiedzieć, e, że tak nieładnie tutaj to ujmę, otrzymała nową dupę, zupełnie tutaj, jakby te wszystkie klapy z tyłu. Blachy, i tak dalej, i tak dalej. To jest nowe. Hmm, tutaj są te takie, jakby wiecie, no, no nie wycięcia, ale te miejsca, gdzie ten metal oczywiście się ze sobą łączy. No ładnie to po prostu wygląda według mnie. Tutaj ta boczna klapa też taki lifting otrzymała, żeby tutaj się jednak ta krawędź odznaczała. Niby taki nieduży update, ale ale na pewno prasa wygląda ładnie. Kolory też zostały jej poprawione. Yy. Został wywalony konfig na tą krótszą osłonę, bo. Okazało się, że ten to zdjęcie, którym się inspirowałem, robiąc ten konfig, no to po prostu ktoś sobie upierdzielił tutaj kawałek tej blachy, a nie, że tak sprzedawali to w realu. Ale zamiast tego doszedł właśnie config na przykład tutaj na te naklejki ostrzegawcze, na te naklejki boczne, jak w Rolandzie 350. Więc co no? Praska już jest wysłana, także oczekujcie jej gdzieś. No myślę, że w przyszłym tygodniu, patrząc na tempo testowania. Chyba, że znajdą jakiś błąd i odeślą, no to wtedy nawet za dwa tygodnie może, ale e, jeśli, jeśli działają sprawnie, no to myślę, że powinna się pojawić jak nie w tym tygodniu, to w przyszłym właśnie. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Bo e, ja już tak mam, że jak kurczę zrobię jakiś update jakiegoś moda, to chcesz, by on jak najszybciej wyszedł, żeby już. żebyście już nie musieli grać na tej starej wersji. No i tak jeszcze w nawiązaniu do pierwszego odcinka. Tam był chyba lekcjon 550, jak dobrze pamiętam. Eee, tutaj jest 630, taka chyba najbardziej zbliżona z tej paczki Sida, którego pozdrawiam. Eee, przydały mi się też leksjony 500, jakbyś kiedyś miał. Jeszcze trochę weny. Eee, dlaczego, dlaczego? 630? Bo najbardziej mi chyba przypomina wizualnie 550 i jedynka, bo pierwszy odcinek. Nie wiem, jestem chyba za bardzo sentymentalny. Ale cóż zrobię. Eee, wejdźmy sobie do tego keksjona. Rozłóżmy go. Przy okazji też jak widzicie o Jezu czym tutaj się zmienia maszynę bo jeszcze kombajn muszę rozłożyć a którym ja przyciskiem miałem rozkładanie tutaj ja na kompie mam pozmieniane sterowanie więc tutaj będzie troszeczkę inaczej ja nie wiem czy nie jest za głośno troszeczkę ten keksjon tak się minimalnie obawiam, więc pozwólcie, że ja sobie tutaj przyciszę troszeczkę. Jak będzie za cicho to to sorry ale e, słuchania wydechu lekcjona mm, przez ten odcinek, jakbyście mieli e, tylko słuchać, no to, to też by było myślę, że męczące. Jakbyście chcieli sobie słuchać z wydechu tego silnika, to pewnie byście sobie jakiegoś vloga z reala odpalili. Czym ja miałem zmienianie maszyn, no? Poczekajcie. Wydawało mi się, że mam jakieś... oto? o to dobra tylko że teraz mi się heter zaczął składać więc o teraz git okej okay, przepraszam za moje tutaj chaotyczne zorganizowanie wszystkiego raczej niezorganizowanie się ale on tak jak mówię warunki polowe więc więc tutaj nie jestem tak przygotowany jakbym to nagrywał na komputerze dobra włączmy te dziadygę. Chodzi, chyba chodzi. sieczkarnia to oczywiście pewnie nam się sama załączy. No i co? Jedziemy przed siebie, nie patrzymy. Jestem na polu właśnie na przeciwka gospodarstwa, jak widzieliście. I taki temat, który naszedł mnie na ten odcinek do pogadania sobie, jak ktoś będzie chciał posłuchać. Podoba mi się, jak Wunderbaum sobie tutaj się buja. Fajnie to wygląda. Temat, który chciałem poruszyć tutaj na tym odcinku, który mi przyświecał jakby. Już jadąc tutaj nawet na wieś i tak dalej, to to, jak my kiedyś graliśmy w tę grę. To znaczy, wiecie, w te starsze części farminga, i tu nie chodzi o to, jak graliśmy, w sensie, że na jakich maszynach i, i tak dalej, tylko samo podejście jakby do tej gry. Ja lubię lubię sobie tak właśnie myśleć o takich rzeczach i powiem Wam, że jak jechałem tutaj właśnie z, z Lublina na wieś, no to nieraz gdzieś tam widziałem jakąś maszynę, jak sobie coś robi, na przykład widziałem e, widziałem ciągnik Fergusona z prasą klasa, widziałem bizona rekorda niebieskiego, jak sobie kosi, potem widziałem drugiego niebieskiego rekorda, jak sobie kosi, w ogóle rekord, ha, rekord, rozumiecie, bo, bo takie same słowo. E, rekord Rekordów, które widziałem jednego dnia, tak to mogę powiedzieć. Po prostu nigdy nie widziałem więcej rekordów niebieskich, jak dwa. Więc widzicie, mamy rekord. Przepraszam za, za moją tutaj nieśmieszność. Więc tak sobie patrzyłem, nie? Wyglądałem na tych polach, na lewo, na prawo, czy jakieś właśnie żniwa się tam dzieją. No i powiem wam, że. Akurat tutaj w regionie, no to jeszcze nie powiedziałbym, że jakoś tych maszyn jest dużo. Czy ja jadę prosto? Powiedzmy. Tam chyba zjechałem o jeden rządek, jeden lekko w lewo gdzieś. Przez te animacje, wydaje mi się, bo one się tutaj strasznie pierdzielą, mam wrażenie. Okej, okay. po prostu celujmy tutaj środkiem pomiędzy te dwa. Pamiętam, że tak samo... Tak samo się patrzyło kiedyś na, na te maszyny właśnie za dzieciaka, nie? Jak gdzieś, czy to u nas? I tu mówię ogólnie, że pewnie wymieliście tak samo. Że gdzieś yy, były żniwa i jakiś kombajn kościół. Jak na przykład, nie wiem, może ktoś miał swój, może, może u kogoś na usługach. Dajmy na to. Wszyscy sobie teraz wyobraźmy, że przyjeżdżał do nas, nie wiem. Pomarańczowy Bizon, nie? Z056. Wyobraźcie sobie po prostu pomarańczowego bizona Z056 i dajmy na to, że nie wiem, on tam miał czerwoną sieczkarnię i kurde kabinę, nie? To biało, starego typu. Które były tam montowane. Mm, kiedyś. Nie mówię, że fabrycznie. Tylko po prostu. I najczęściej ja przynajmniej tak miałem, że jak jakaś maszyna Właśnie pokroju Bizona, czy ogólnie jakiś kombajn u nas kosił. No to zawsze się potem wracało za dzieciaka do domu. I tylko człowiek szukał jakiegoś modu. No bo wtedy jeszcze nie było konfigur w modach, więc żeby mieć pomarańczowego bizona, trzeba było mieć jeden mod, żeby mieć czerwonego, trzeba było mieć drugi i tak dalej, i tak dalej. Z kabiną trzeci jeszcze, z daszkiem czwarty. Więc się zbierało tych, tych megabajtów, troszeczkę tych modów. I właśnie pamiętam, że było tak, że wracało się właśnie za dzieciaka już tam po skończonej, po skończonej robocie, po tych na przykład właśnie danego dnia żniwach. I tylko pierwsze co człowiek myślał to odpalę sobie farminga i muszę poszukać gdzieś właśnie tego, którego kazałem sobie wam wyobrazić. Na przykład, właśnie tego pomarańczowego bizona, nie? I się wpisywało tam pomarańczowy bizon Z056, kabina LS13, nie? I się, i się tam szukało, kurcze, po kolei, co tylko przypominało pyk, pobieranie, i się nie patrzyło, czy ten mod ma błędy, czy lakuje grę, jak on w ogóle działa. Większość tych bizonów też miała taką strasznie, strasznie wyzumowaną kamerę, wiecie o czym mówię. Po prostu FOV to tam było, nie wiem, z 20. Ale się grało. I nie wiem, zawsze miałem tak, że... No bo wiadomo, jako dzieci najczęściej, nie mówię, że wszyscy, ale ja miałem na przykład tak, że nie potrafiłem jakoś na strasznie długo zaklepać sobie miejsca na jakimś save'ie. Tylko ja pograłem trochę na jakiejś mapie, na jakichś maszynach, znudziło się i zaraz grałem na innych. Ale... Właśnie kiedy naszła mi taka motywacja, właśnie po takich żniwach, no to zazwyczaj wtedy było tak, że jak właśnie się wróciło z pola, to się chciało grać. nie I pamiętam, że właśnie dajmy na to. Bo pamiętam, że kosiłem na Łodygowie jakimś pomarańczowym bizonem, dlatego też wcześniej o nim wspomniałem. I właśnie była taka akcja, że u nas kosił jakiś pomarańczowy, pomarańczowy bizon bodajże że tam chyba z. właśnie czerwoną sieczkarnią i chyba niebieskim ślimakiem na hederze. Eee. Jak wróciłem do domu zacząłem sobie grać, to pamiętam, że całe takie. O. A propos całego, no tutaj widzę, że cały zbiornik, więc. Więc cóż, no. E, lecimy do Dajcara, bo nie mam tutaj. E, nie pamiętam, w którym tutaj miałem przesiadanie się do maszyn. Kurde, jakie to pole jest długie w ogóle. Ja tutaj gadam, gadam, a zobaczcie, jaki to jest kawał pola. Siła ja pierdziele. No mówiłem, że ta mapa się świetnie na PGR nadaje, nie? Więc my sobie teraz podjedziemy. Kontynuując, co chciałem powiedzieć. Jak się właśnie wróciło do domu z jakiejś roboty, to tak się chciało grać w tę grę, była gdzieś taka motywacja, że normalnie, no to pewnie po kilku przejazdach takim bizonem na większym polu by mi się znudziło. A pamiętam, że właśnie wtedy na na Łodygowie takie jedno jebitne, naprawdę spore, spore pole skosiłem, nie? I to zajęło mi nie wiem, może ze 3-4 godziny. Ale skosiłem je. I nie wiem, nie wiem co to było, jak to działało. Wcześniej no mówię, totalnie by mi się nie chciało pola kosić dłużej niż nie wiem. 15-20 minut, a tutaj, no 15-20, to może nie, no tam maksymalnie godzinę. A tutaj kurczę, mówię, 3-4 godziny, kosiłem jakieś tam pole, nie? Może przesadzam, ale nawet, nawet jeśli 2-3, no to serio, wiem, że mega długo. I chciałbym, żebyście wy też napisali w komentarzu, czy, czy też tak mieliście po prostu, nie, że po zrobieniu jakiejś akcji w realu, właśnie typu żniwa, nie wiem, jakaś orka, cokolwiek, czy właśnie jak tam gdzieś, nie wiem, jeździliście z tatą, to czy też was, też was, aż taka chęć nachodziła właśnie do grania, że potem mogliście siedzieć, siedzieć przy tej grze i, i po prostu sobie grać. Tak jakby z takim większym zaangażowaniem niż normalnie, nie? Niż jakbyście sobie o tako po prostu grali. No ja tak miałem i... Mam nadzieję, że nie jestem jedyną taką osobą, że ktoś jeszcze tak miał. No bo myślę, że większość, mimo wszystko graczy farminga takich zwyczajnych, no to jednak w mniejszym, lub większym stopniu, jak sobie robię jakiegoś takiego właśnie save'a na polskich maszynach, no to w, w jakimś tam stopniu to są właśnie albo maszyny, które macie na gospodarstwie albo nie wiem pracują u was na gospodarstwie albo właśnie na usługach gdzieś tam przyjeżdżają. Albo nie wiem waszej waszej rodzinki jakieś tam maszyny nie. Więc myślę, że myślę, że to akurat jest takie. No że każdy tak miał nie. Czy jednak każdy jest tam w jakiś sposób przywiązany do, do danych maszyn. I sobie tak na nich gra, nie? Teraz może troszeczkę z zewnątrz pokosimy. Czyli, dajmy na to, właśnie ktoś ma Bizona, ktoś ma jakąś 60, tam nie wiem, z jakąś fikuśną kabiną, albo kogoś wujek ma, nie wiem, 16-14 z Turbo. No to zaraz automatycznie nasz mózg działa tak, że my chcemy te maszyny mieć w farmingu, nie? I kiedyś, wydaje mi się, że to było jeszcze bardziej takie, takie wyraźne, nie? Że serio, kiedy jako dzieciak się naoglądaliśmy jakichś maszyn, no ja mówię kiedyś, ale niektórzy z Was teraz mogą po prostu być młodzi jeszcze, mogą być dziećmi. I napiszcie, czy, czy dalej tak jest. No bo dla mnie czasy, właśnie dzieciństwa, no to były czasy, właśnie LSA 11, LSA 13. No i wtedy się człowiek bawił, właśnie w te, w te wszystkie mody, pobieranie tego. I chcę wiedzieć, czy, czy nadal tak jest. Jeśli jesteście tutaj yy, właśnie. Młodsi, to proszę napiszcie w komentarzu, czy wy też tak dalej macie. Czy dalej po tylu latach tak samo w tej grę się gra? Czy w Waszym przypadku w 20 też tak jest? Że jak wrócicie sobie z jakiejś akcji w Ralu, to aż nabieracie takich giga giga chęci nagranie yy, podobnymi maszynami w farmingu serio, z chęcią poznam. Wasza opinie na ten temat, bo taki po prostu taki pomyślunek mnie naszedł, mówię jak sobie jak sobie wracałem tutaj na wieś. Już tak odbiegając troszeczkę od tematu samego farminga, to powiem Wam, że tak cholernie mi brakuje właśnie żniw. Jeszcze tam od paru lat nie, nie mamy żniw. Pola raczej właśnie dzierżawimy. I strasznie... strasznie mi tego brakuje. Strasznie za tym tęsknię. Kiedyś człowiekowi się nie chciało. Tam na przykład, nie wiem, z zboża czy coś, a teraz... Teraz nawet to bym mógł robić, nie? Tylko żeby pojechać znowu, kurde, traktorem na pole. Wyglądać kombajnista, jak go jeszcze nie ma, jak już jest, no to patrzeć po prostu jak kosi, a może do kabiny da wejść, nie? czy tam nawet na, na ten pomosek w Bizonie. Potem wyglądanie na przykład, czy już kogut miga, czy już trzeba sypać, podjeżdżanie, rozgarnianie. Potem powrót taki z pola, nierzadko o jakichś późnych godzinach właśnie, bo my pola mieliśmy zawsze daleko od domu. Już czasami się wracało, to już był taki ładny zachód. Kurde, no masakra, strasznie, ale to strasznie mi tego brakuje. Więc tutaj, do młodszej widowni, takie słowa od waszego internetowego wujasa. Serio, szanujcie te chwile, zapamiętujcie je, bo nie wiecie nawet, kiedy mogło być wasze jakby ostatnie żniwa. nie? po prostu nie wiecie, nie macie pewności kiedy nadejdzie moment, że kolejnego roku już nie będzie na przykład żniw więc cieszcie się tymi chwilami, będziecie mieli co wspominać kiedyś bo tak jak mówię nigdy nie wiadomo kiedy ten ten ostatni rok na przykład właśnie żniw czy jakiejś innej pracy polowej nadejdzie Ah. U mnie to zawsze, nie? Na tych odcinkach jakieś, jakieś takie wspominki. Ale nie wiem, no może to po prostu ze względu na to jaki jestem, nie? Ja lubię... Jestem strasznie sentymentalny i, i dlatego też przelewam to często na właśnie swoje filmy. Ale... Co niektórzy wiem, że za to mnie lubią, więc dziękuję wam za to, że mnie... Że mnie potraficie wysłuchać. Na tych odcinkach od początku do końca że komentujecie te filmy. To serio. Ja lubię zaglądać do komentarzy nawet. Nawet czasami kilka dni po powrzuceniu jakiegoś filmu. Także nie bójcie się. Myślę, że 90% komentarzy śmiało mogę powiedzieć, że jeżeli zawsze tam zobaczę. Jak nie zostawię serduszka, to polajkuję, jak nie polejkuję to nawet i odpiszę. Więc. Yy... Nie bójcie się, nie jesteście tylko, tylko jakimś pustym wyświetleniem. Dla mnie każdy z was się liczy. No ale dobrze, podsumowując, bo nie chcę robić tasiemca, a zanim bym skosił całe to pole, to podejrzewam, że nocy by mi zbrakło na nagranie tego odcinka. Więc cóż, taki krótki, też w sumie nawet nie wiem ile minut wyszło, się zagadałem, sentymentalny odcineczek. No i co, dziękuję Wam za obejrzenie. E, ogólnie jakby ktoś chciał na przykład jeszcze zapytać, tak teraz mi przyszło do głowy, co to za laptop. E, laptop to jest HP Victus. Mam tutaj Ryzena 75800H, RTX 3060, też mam ten laptop z rok i farming śmiało sobie na nim chodzi. Także jakby co to polecam. E, to nie jest, to nie jest tutaj reklama od HP, spokojnie, po prostu takie moje Taka moja opinia po roku użytkowania. No ale dzięki za obejrzenie, dzięki za wysłuchanie i napiszcie proszę odpowiedzi na pytania, które tutaj zadawałem. Trzymajcie się, miłego tygodnia i na razie, cześć, do następnych.